Witajcie. Dzisiejszy odcinek ze spiżarni. Po dłuższej przerwie wrzucam reklamę, że tak powiem, mojej żony, małżonki, która wszystko praktycznie tutaj wyprodukowała. Oczywiście coś jej tam pomagałem, jak choćby zrywanie tych czereśni. Jest tego trochu. Regały zrobione są ze starych szaf. Starych szaf na ubrania. Zostały wywalone po prostu drzwi. Dorobiłem więcej tych półek i jak widać wszystko zapełnione praktycznie, można powiedzieć. I dajmy na to, że tu jest 4, 16, tu jest powiedzmy 20, tu jest więcej, tu jest ze 40 słoiczków. No to uśredniając, powiedzmy 25, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, no dobra, tutaj policzmy jako jedno, no to 16 razy 25. Prosty rachunek czy nieprosty? 10, 20, 56 razy 25, 150, jakieś 400 słoiczków, jeśli dobrze liczę, powiedzmy między 350 a 400 słoiczków z przetworami na zimę. Ogórki konserwowe. Konserwowe. To jest syrop z mniszka bodajże. Lekarskiego. To jest mięta 2020. Czyli taki syrop z mięty. Nie wiem, czy to wszystko też. To też jest chyba mniszek. Tutaj mamy truskawkowy, wiśniowy i czereśniowe dżemy. Sok jabłko-porzeczka. Jabłko-porzeczka, truskawka. Dokładnie. Jabłkowy, cała półka jabłkowych. Bardzo fajna taka lemoniada wychodzi z niego. Czereśnie, kompoty. Dokładnie. Papryka, jabłko-wiśnia, sok, to jest malina, tutaj mamy dżem truskawkowy, nie, to jest jakiś stary, to jest jakiś sok, może być sok winogronowy, nie wiem, tutaj mamy jabłka smażone, 2020, dżemy porzeczkowe, dżem wiśniowy tam jest w oddali. Tutaj jabłka chyba jakieś. Może z tamtego roku nawet. Tutaj kompot truskawkowy plus też chyba czereśnia. Nie wiem. To jakaś morela. Tutaj sałatka z ogórków. Bardzo dobra, taka szwedzka jakby. No. Tutaj trochę kiszonych. Ta sałatka jest bardzo dobra, no normalnie jest mega. Tutaj z papryką na przykład jest taka zmieszana. Co tu? Buraczki ćwikłowe. Jeszcze się robią, oprócz buraczków jeszcze się robi kwaszony taki zakwas na barszcz. W takich dużych słoikach, ale nie ma ich tutaj. No, tu są same kiszone. Tutaj mamy kapustę kiszoną. Z kapusty bodajże od mojej mamy. Tak, z ogrodu. Z naszej kapusty oczywiście. Czereśnie to większość jest oczywiście rzeczy z naszego ogrodu, bo ogórki są, z buraki są. Czy owoce, truskawki, czy maliny to są wszystkie. Jabłoń również. Wszystkie owoce z naszych roślin, że tak powiem, czy tam drzew. No, kapusta kiszona, tu jest ketchup. Ketchup, tak, ketchup pomidorowy, bo pomidorów również mieliśmy bardzo dużo. Tu jest ketchup, taki własny. Tu jest kapusta czerwona, o, też, bardzo lubię. No, tu i dalej ta kontynuacja sałatki, ogólnie sałatki, jest bardzo dużo ogórków.
W tym roku jest bardzo dużo słoików. No mieliśmy ich w sumie sporo, no to nie ma co się dziwić, że i tych buraków, tych ogórków jest dużo, nie? No i papryka taka fajna jest na słodko, też z cebulką przepyszna. No normalnie to wszystko jest przepyszne. Soczek malinowy na odporność. Tu są właśnie takie rzeczy porobione, które wspomagają odporność w zimie. Jak na przykład tutaj ten mniszek. No, mięta to też jest takie właśnie. No i przede wszystkim wszystko swoje, własnoręcznie robione, nie? No, także to jest nasz taki zapasik na zimę. W takim pomieszczeniu jest chłodnym, ciemnym. To jest taka łazienka połączona tak troszkę z takim połączeniem gospodarczej łazienki ze spiżarnią. Także no, tu jest winko. Winko, ale to jest winko z tamtego roku. No, w tym roku nie wiem, czy będę robił wino. Nie wiem, czy będzie na tyle winogrona. Bo mam dwa winogrona, ale jedno winogrono zaatakował mączniak, czy jakiś tam grzyb. W każdym razie pokryło się takim białym nalotem. No i nie nadaje się. Nie jest użytkowe. No, drugie jest w miarę dobre, ale nie wiem, czy go będzie na tyle, żeby zrobić wino. Także nie wiem, czy będzie w tym roku wino. Czy nie zrobi się jakichś soków jeszcze? No, bo dymion mam duży na wino, także pasuje tego wina mieć. No, także tutaj dzisiaj reklama właściwie kunsztu mojej małżonki. Jest tego sporo i no, na pewno to kosztowało sporo pracy. Łapeczka w górę w takim razie i do następnego. Na razie.